Miro, idealny początek rozgrywek. Wygraliście z Piastem Gliwice 5-1. Pokazaliście rywalom, że w tym sezonie również będziecie bardzo niewygodnym przeciwnikiem. No dobrze, po tym meczu, który graliśmy u Puchara, my teraz musieliśmy odpalić, wszyscy skupiliśmy się na to, że dobrze zaczynamy i udało się dzisiaj. Dobrze zagraliśmy, myślę, że jeśli był trochę skuteczniejszy, mogło jeszcze więcej być. Ty dzisiaj strzeliłeś dwie bramki, jedną standardowo głową, a drugą nogami. Dowiedziałam się, że to był twój trzeci raz w karierze, w którym strzeliłeś bramkę nogami. Pokazałeś, że również strzelasz nogami. Nie, było więcej nogiem, kiedy byłem młody, a teraz, kiedy wróciliśmy na defensywnego pomocnika, mnie. Ale dobrze, udało się dzisiaj. Pokazałem, że umiem i nogę wyciąć. Cała drużyna dzisiaj grała bardzo dobrze. Ciężko wskazać na zawodnika meczu, ale gdybyś musiał, to skromnie wskazałbyś na siebie, czy może z perspektywy boiska to wyglądało trochę inaczej? Wiesz, tak, pierwszą połowę bardzo mi się podobał, jak grał Mateusz Szczepaniak. Bardzo dobrze zagrał mecz, ale dłużej grał dobrze też Damian Dąbrowski, który wrócił po kontuzji. Też cieszę się dla niego, co zagrał taki mecz, ale wszyscy zawodnicy dobrze zagrali, a teraz nie wiem, na kogo by postawił, że mianowy mecz. Buba, tak. Kolejny mecz gracie w Niecieczy. Powiedz, czy możemy się spodziewać, że Krakowia zagra równie ofensywnie co dzisiaj przed swoją publicznością? Bo mi każdy mecz chcemy wygrać. Zobaczymy, jak będzie to w niedzielę. Teraz chcemy odpocząć, przygotować się za ten następny mecz i mam nadzieję, że tak samo będzie, jak dzisiaj w Niecieczy.